Halcz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Monster Traina. Wracamy sobie do gry, dzisiaj mamy nową postać do zagrania, nową postać sobie odblokowaliśmy, czyli drugi champion Awokenów, Wildenten, 5.30, całkiem sporo ma zdrowia, grałem nim chyba tylko raz, jeżeli dobrze pamiętam, to on ma sweepa, czyli atakuje wszystkich przeciwników na danym piętrze. Zagramy sobie jako klan sprzymierzonych Hellhorndów, żeby nimi wbić już kolejny poziom i też odblokować tą drugą ich postać, bo nią też nie grałem. Nią akurat właśnie nie grałem, ani razu, nawet prywatnie. Dobra, Covenant na ranku czwartym odblokowany już. Zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Zaczynamy. I czy to się nagrywa? Nagrywa. I wam przypominam, jak lubicie serię z Monster Traina, możecie zostawić łapkę w górę, bardzo wam za to dziękuję. A my tutaj mamy naprawdę bardzo, bardzo niefajnego bossa. Ziomuś, który sobie zwiększa obrażenia, gdy przywołujemy jednostkę na tym piętrze, na którym się znajduje, albo gramy spell. Na dodatek przy atakowaniu nas nakłada melee weakness, czyli przeciwnicy, czyli nasze jednostki otrzymują zwiększone obrażenia od po prostu ataków. I to dwukrotnie, i to jest słabe. Natomiast dostaliśmy całkiem fajne karty. Dwa razy Wildwood Sap jest genialny, 10 regena do nałożenia, to jest super. Wenty są ok, zadaj dwa razy x tam obrażeń na wszystkie jednostki przeciwnika na danym piętrze. Tu wrzucić spell power i to jest naprawdę bardzo fajna karta. Nawet za 0 możemy to grać i bijemy wszystkich po 10 za 0. Endgraft jest taki średni, odnów 1 HP, dostanie 1 energii i dobierz jedną kartę więcej w kolejnej turze. Tego akurat szczerze mówiąc nie za bardzo lubię. Co tu mamy? Stingi mają plus 20 spell powera, to jest nawet niezłe. Gdy przywołujesz drugą jednostkę w danej turze, otrzymaj 3 energii. Ja sobie to wezmę. Ostatnio mnie zbeształiście, zapominam, jakie mam artefakty. 40 coś tam minut i ja zapomniałem, że to mam. I ja pewnie nadal będę zapominał, za co bardzo przepraszam. Ja we wszystkich karciankach, nawet jak w Slay the Spire mam różne artefakty, zapominam po prostu o tych rzeczach. Ja się tylko skupiam to, co jest tutaj w centrum ekranu, na rozgrywce, a tutaj na górze te artefakty jakoś mi umykają. O, już widzę, że żałuję. Ale jajca. Przy przewołaniu daje nam 3 stingi do ręki, a przy inkancie, czyli przy zagraniu jakiejkolwiek karty, zwiększa sobie obrażenia o 1. No to te stingi byłyby super, nie wiedziałem, że on może stingi dawać. A tutaj natomiast mamy quicka, czyli on bije przed przeciwnikami i przy enchancie daje quicka wszystkim innym jednostkom na tym piętrze. To mi się bardzo podoba. Enchant quick to jest świetna rzecz. Mówię, wszystkie jednostki na tym piętrze atakują pierwsze. Na tym piętrze, na którym znajduje się ten bosik. Jak dla mnie bardzo spoko. Idziemy dalej. Przeciwnicy wchodzą do gry z armorem 10. Całkiem sporo, ale dzięki temu mogę dodać sobie jednostkę, więc zaryzykuję. Mimo, że no wiem, że armor 10 na tych podstawowych jednostkach to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Miejmy nadzieję, że sobie damy jakoś radę. No cóż, gramy ciebie, gramy Train Stewardów z tylca. Masę mam energii, więc ten wend naprawdę by sporo tutaj zrobił. Ja ich zabiję. Nie, nie zabiję ich nadal, jeden HP mu zostawimy, ale słabo. Równo tego zabijemy, a tego też nawet nie zabiję, jedynie mu zbiję go do pancerza. No nic, jeszcze mam jeden ten spell, więc może coś tam ogarniemy. Ciebie wypadałoby zabić, zrobiłbym to... torczem. No i co teraz? Czy ja chcę dostać? Tak, no to na pewno gramy, energię dostaniemy, więc czemu nie? I kolejny torcz na ciebie i super, to piętra mamy ogarnięte, no tu już będzie problem ich pozabijać, rzeczywiście bardzo spory problem. Mamy chwilę luzu, w końcu spele na zwiększenie obrażeń, ja z chęcią tobie obrażenia zwiększę. Tylko co z wami robimy? Mógłbym to zagrać za 6 obrażeń, czyli zbyt dużo im tutaj nie zrobię. Train Stewarda jak tu zagram również nic nie da. Czego zbijemy do 20, więc na raz go zabije Pyre. Niech oni sobie wejdą wyżej, ja w tym czasie ciebie ulepszam i dzięki temu dobieram plus 1 w kolejnej turze. Tak naprawdę powinienem ulepszać ziemka z tyłu, bo on zawsze będzie dłużej w walce jak jednostka z przodu. Ile tobie zadam? 93, to szczerze mówiąc nie jest źle. Bałem się, że będzie zdecydowanie gorzej. Jeszcze tobie regena założę, o, minus 124, to już w ogóle jest super. Energię sobie tutaj uzupełnimy, gram Rutsida, żeby zwiększyć obrażenia i on praktycznie umiera. Jakbym go zabił na tym piętrze... Ale to jest niemożliwe, jakbym go zabił na tym piętrze, to niby nie przeszli na Pyre nawet.
Ale no niestety, mówię, nie mogę tego zrobić, tego torcza mnie zabije niestety. No cóż. Minus 132, zostanie mu 6 HP zaledwie. No to na pewno na kolejnym piętrze umrze. Szkoda, że drugi regen się nie trafił. Wtedy na pewno byśmy dali radę. I tak jak mówiłem, tak naprawdę możemy zagrać to. Już po wszystkim. Bardzo fajnie poszło. Dostanę dodatkową jednostkę. Zobaczymy, co to jest. A, najpierw może spele, stingi. Stingi nie są złe. Restoration, detonation też jest spoko. Leczy za 10 HP. A to jest naprawdę sporo. Jak nasza główna jednostka ma 30 hapsów, nie za bardzo mam jak ją leczyć. Poza tym jest ten... taki champion do wybrania właśnie tej rasy, który na samym początku zwiększa sobie maksymalne zdrowie. Czyli on ma na przykład, wchodzi do gry mając 15 HP, ale maksymalnego zdrowia ma 30, więc go bardzo łatwo możemy wyleczyć. Ja bym to chyba wziął, to Restoration Detonation. Ta talia nie ma żadnego leczenia i to jest problem. Regen to jest jedyne leczenie, więc to może nawet działać. Czy coś tutaj chcę? Ascent Unit, czyli możemy jedną z jednostek wrzucić wyżej. To się może czasem przydać, żeby zrobić mega super jakieś mocne środkowe piętro. Na dolnym piętrze kogoś położę, wrzucę go na szybciocha do góry, więc mi to się nawet podoba, szczerze mówiąc. No i jest właśnie, o tym mówiłem, Awakened Hollow. Nie jest to może ten lepszy Hollow, jest ten, który dostaje ciernia, jest jak dla mnie zdecydowanie lepszy. Ten mimo wszystko jest i tak bardzo fajny. Dostaje plus 1 ataku i plus 1 HP za każdym razem, gdy go uzdrowimy, jakkolwiek, nawet gdy ma max HP, na dodatek tego 60 maksymalnego zdrowia dostaje, to jest bardzo dużo. Ja go z chęcią wezmę, on się niestety nie zmieści na jednym piętrze razem z naszym Wildentem, więc wypadałoby rzeczywiście po tym bosiku zwiększyć sobie ilość miejsca na naszym piętrze. No to co, ja bym poleciał mimo wszystko Hellhorn, zobaczymy co tu się trafi. Demon Fiend. No Demon Fiend jest super, tylko energii na niego nie mam. To może Demon Fienda mógłbym zagrać jako jednostkę na dole i go wrzucić potem na górę. No tak samo mógłbym zrobić niby z tą jednostką. Problem jest z tym wrzuceniem. Jego nawet na razie zagrać nie mogę, no musiałbym mieć tą energię, a to nie będzie łatwe do zrobienia. Do jego bym musiał wziąć na zapas, ale go wezmę na zapas i na pewno sobie zwiększę ilość energii, jaką dostajemy zaraz po najnowszym bossie. Large Stone, co ulepszamy? Czy tego Awakened Hollowa, czy Demon Fienda? Demon Fiend i tak już jest mega mocny, więc nie wiem, czy jest sens go ulepszania. Ja bym ulepszył ciebie, bo to jest super, ogromny ty teraz będziesz. Jedyną możliwością na wrzucenie go gdziekolwiek wyżej będzie zagranie tego Ascenda, tej karty, która może go wrzucić. Ty kosztujesz mniej, więc łatwiej to będzie zrobić w jednej turze, dlatego ciebie ulepszymy na wielkość. Nie mogę tutaj zrolować, bo nie mam pieniędzy, więc jeszcze mogę tylko te dwie rzeczy zrobić. Tobie zwiększę HP, bo obrażeń i tak masz już bardzo dużo. A tobie zwiększę obrażenia też, do 40, to jest naprawdę sporo. Sporo osób mi pisało, że ja zbyt dużo czekam z ulepszeniami, szukam jakichś nie wiadomo jakich ulepszeń. Jak jest nawet ulepszenie plus 10 do ataku, powinienem je grać. Niebosowie wchodzą mając plus 4 obrażeń, niech będzie. No niestety, nasz ten champion, czy tam jednostka, o właśnie, demoniczna, nic nie zrobi. Co ty robisz? Enchant. Jednostki na tym piętrze dostają Spike 2. Bardzo niefajnie. Dobra, ja ciebie gram na środku, bo chciałbym wrzucić jeszcze tego wielkoluda do ciebie. A to nie będzie możliwe jak... Chociaż ciebie mógłbym rzucić wyżej, ale to już no, bez różnicy większej. Dostajemy energię. Ej, ja energię dostanę. Jestem głupi. Super, super, super. Znaczy nie super, że jestem głupi, ale zapomniałem o tym w ogóle. Hell's Banner. Ekstra. Dobra, no to teraz Demon Winda możemy wrzucić i się tylko trafi karta, ja go wrzucam piętro wyżej, no bo na tym piętrze nie ma w ogóle miejsca. Dwie jednostki musimy wrzucić piętro wyżej, będzie problem, ale do ogarnięcia. Tego się pozbywam. Ekstra, że jakoś moja głupota wyszła. Naprawdę się cieszę. Nie mam za bardzo jak ciebie zagrać, znaczy zagramy ciebie na pewno, a nie mogę, muszę czekać z nim, niestety muszę z nim czekać. Na pewno torcza bym chciał zagrać na tobie. Zwiększyć bym chciał komuś obrażenia, żeby dobrać więcej kart w kolejnej turze. Jak najszybciej chciałbym przetasować talię tego... Ten Hidden Passage trzeba czym prędzej zagrać, żeby potem jeszcze jego zagrać tutaj. Więc ja zagram tak.
żebyś ty nie miał spajków, tobie zwiększę obrażenia, bo ty będziesz jednostką, która stoi z przodu. I zagram jeszcze Venta, żeby zabić tego duszka, dostać golda. No i to wszystko. Jak on palnął jej w... O Boże. Dobra, zrzucamy jednostkę do góry i widzę, że w kolejnej turze... To jest chyba niemożliwe, żebym... zagrał tamtego ziomala i go jeszcze wrzucił wyżej. Dobrze, co robimy tutaj? Ja bym zagrał już dwa regeny tak naprawdę. To jest 10 tur regena. Tu się na pewno nic nie stanie złego. No i dobra, oni sobie przychodzą wyżej. Ja ciebie zabijam, żeby torczy te jednostki nie miały. Gram Rutsina na ciebie z tyłu, bo ty, tak jak mówiłem, dłużej po prostu wytrzymasz. I my sobie z nim dajemy radę w ogóle bez żadnych problemów. No i 170 HP, no jak ja biję po 50, po coś tam 20, dajcie spokój. Jego nawet tu nie mogę wrzucić, jeden Train Steward to za dużo. O kurde, mogę ciebie wrzucić wyżej, co się stanie? Can't move, ale spale się zużywa, to nie wiedziałem. Dobra, uleczmy ciebie tutaj za... 3 za 8 i 10, pięciokrotność tego, czyli tego zabijemy, super. No i zwiększamy ci obrażenia, no bez różnicy, już on i tak umiera bez żadnych problemów. On w ogóle sweepa miał, nawet nie zauważyłem. Kolejny Restoration Detonation, mało mnie interesuje, to jest bardzo słaba karta, gdy nie mamy doboru kart. Zadaj 3 punkty obrażeń, przenieś tę jednostkę na front. Ja bym wszystko olał, szczerze mówiąc, nic mi się stąd nie podoba. Piercing, zadaj 5 punktów obrażeń, to już jest akurat super sprawa. Kogo tutaj mamy? Rage na jednostkach sojuszniczych dodaje dodatkowe 3 punkty obrażeń na stack. Ciekawe. Nie mamy za bardzo jak nakładać tego Rage'a. Ale efekt jest świetny, jakbyśmy mieli możliwość nakładania tego Rage'a. Na inne piętro go dodam, bo to jest taka całkiem fajna karta. Ty na przykład bardzo dużo bijesz, ale 4 HP to padniesz momentalnie, ty mało bijesz, dostajesz tam armora, nic nie robisz, nie przydajesz się innym. A może się ta możliwość nakładania Rage'a jednak jakoś trafi. Tak naprawdę ten ziomuś na jednym piętrze z kimkolwiek innym, plus ten spell, który nakłada 10 Rage'a, to jest dodatkowe 30 punktów obrażeń na jednostce. To jest dużo. Kurde, i mógłbym jeszcze sobie teraz kolejnego Awoken Hollow zduplikować. Tylko czy ja bym chciał go rzeczywiście duplikować? To jest strasznie dużo miejsca. Ja nie mógł w ogóle bym ich zagrywać. No, mam tylko jeden spell do zagrywania tego. Bardzo potrzebuję spella tego z natury, który zrzuca jednostkę do dołu. Miałbym możliwość wrzucania do góry i zrzucania do dołu, to już w ogóle byłoby genialnie. Środkowe piętro byłoby przemocne. Ktoś mi napisał też w komentarzu, że zawsze możemy mieć 7 jednostek na piętrze, nieważne ile one zajmują miejsca. Tak działa ta gra. Dobra, pójdę prawą stroną, bo tutaj naprawdę nie chcę wydawać pieniędzy ani żadnej jednostki nowej brać. Zamiast brać nową jednostkę, wolę albo sobie podwoić Demon Fiend'a, który jest mocny. Ale Awoken Hollow chyba jest fajniejszy. 60 maksymalnego zdrowia. Jakbym miał jeszcze ten spell, który leczy jednostki na maksa za 0, to na pewno bym go wziął. Albo to bym zduplikował, miał zdecydowanie większą możliwość wrzucania jednostek do góry. A to też jest niegłupie. No i nie wiem już sam. Nie no, ta jednostka za 1 to jest zbyt dobra. 40-55, dajcie spokój, jest super. Co tutaj mamy? Co to jest? Tego chyba nie widziałem jeszcze wcześniej. A, jednostkę, znaczy kartę Awokenów, Hellhorndów albo Stygianów. Awokenów wiem, że to będzie albo ta podka z regenem, którą mamy, albo ta podka z cierniami. Wolałbym tą z regenem. I jakbyśmy dostali tą z regenem, to by było super. Stygianów nie wiem, wezmę Awokenów. No i jest, no i trzeci regen, no jest w Bailando w ogóle. Bardzo fajnie. Lecimy na, tak jak mówiłem, tego bossa, z którego już dostaniemy zwiększoną energię, zwiększone punkty energii. Ja je na pewno wezmę, bo tutaj mogę niby polegać na tym artefakcie, żeby przywoływać Demon Fiend'a, ale to nie zawsze będzie w ogóle możliwe. Ale wy macie tego Rage'a, oj. Na jednym piętrze wy się zmieścicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, zmieścicie się, więc tak naprawdę jedyne połączenie jednostek, które mi się na piętrze zmieści. Z chęcią was zagram tutaj na środkowym. Wy stracicie akurat trochę Rage'a i mi to się bardzo podoba. A jeszcze raz, co ty robisz? Ty bijesz normalnie, a jeżeli kogoś zabijesz, dostajesz 25 armora.
Sporo. Dobra, wami się zajmujemy, mam masę energii, mogę wszystkich was pozabijać oczywiście. Rucidy gramy na tobie z tyłu. Kończymy turę. Ja w ogóle pierwszy atakuję, zapominam o tym, mogłem ich dać tu na dół. Ale dobra, teraz akurat mam Awakened Hollow, ekstra. Żeby dostać więcej energii, wypadałoby zagrać inną jednostkę, ale to nie będzie problem. Ciebie wrzucamy do góry. Tu jest miejsca zajęte. O kurcze. Dobra, energię dostaliśmy. Zabijam jednego z was. Train Stewarda kolejnego. Czy chciałbym się pozbyć? Bo jest taki problem, że jak nie dostanę naraz Awakened Hollow, Train Stewarda i Demon Fiend'a, to Demon Fiend'a nie zagram. No ale mimo wszystko... Cztery tury mi zostały, ja nie wiem, czy będę miał w ogóle możliwość wszystkie te karty zagrać. I co ja zrobiłem najlepszego? Tu nie może tak miejsca być zajęte. Tu nie zagram teraz Awakened Hollow. No dokładnie, jestem głupi jak but. Ale mogę zagrać Demon Fiend'a chyba. Ile dostanę energii? 3 energii, czyli wyjdę jeden na plus. Tak, Demon Fiend'a będę mógł tutaj zagrać, no i fajnie. Tylko ciebie też nie zagram. No. Nie zagram go ani tu, ale słabo. Ale potrzebny mi ten slot dodatkowy. Ale dałem w ogóle ciarze, że ich tutaj zagrałem. Powinienem ich oczywiście na piętrze numer 3 zagrać. No cóż no, zagram jednostkę tu i tyle. Nic tutaj raczej już nie zrobię. Ciebie zaczynam leczyć, żebyś dostał te zwiększone statystyki. Ulepszam ci jeszcze dalej staty i kończymy turę. Póki nie dostanę plus 1 energii albo właśnie tego slota, to będzie problem. Mam naprawdę bardzo ciekawe jednostki. Bardzo chciałbym dostać ten spell, który mi zwiększa Rage'a na jednostce, to było świetne. Restoration, Detonation, oczywiście, że gramy. Na tobie się nie skupiam, bo wszystkie jednostki są super, a ty zdecydowanie więcej dostaniesz z Regena, więc ciebie regenerujemy i to dwa razy, bo jesteś naprawdę świetny. Ale tu bym ich wszystkich zatłukł, ale no już... Nawet nie patrzyłem, szczerze mówiąc, i tak wolę te Regeny. Oni zaraz nic nie będą robić, a my atakujemy pierwsi. Poza tym i tak już kolejne wenty mogę zagrać. Proszę bardzo, gramy... O, nie. Najpierw tak, potem tak. Wszyscy padają. No i kończymy turę. Połowę zdrowia zbiliśmy bossowi jeszcze zanim on zszedł. O, to nieźle. Ascend unit, znowu mógłbym kogoś zrzucić do góry. Problem jest taki, że mając dwa razy tego Awakened Hollow jest... No nie mogę dwóch naraz leczyć, żeby obaj sobie zwiększali statystyki. To jest jedyny problem z tym połączeniem moim. Ale wydaje mi się, że i tak, jak mam tyle regenów, jeden regen rzucę na jednego, drugi na drugiego, jest luźno. Nawet mi pierwszy ziomek nie padnie, dajcie spokój. Jakby jeszcze się trafił w jakimś sklepie multistrike na tego Demon Fiend'a, to w ogóle by było genialnie i jest... A kurde, i Channel Sonki Spreading Sporsy. Spreading Sporsy widzę po raz pierwszy chyba na tej serii, a to jest jedna z najmocniejszych kart w tej grze. Nakłada Regen 2 i Spajki 2, na dodatek dodaje kopię tej karty do puli kart odrzuconych. To jest przemocne. Channel Song też jest genialny. Nie wiem, co jest lepsze. Wydaje mi się, że Channel Song. Tak na tu i teraz Channel Song jest lepszy. Dobiera mi kartę, sprawia, że kosztuje 0, więc w końcu mógłbym tego Demon Fiend'a zagrać. 20 do ataku, 20 do zdrowia, to jest bardzo dużo. Tutaj ten Regen 2 by się bardzo przydał na tych Awakened Hollow, żeby im zwiększyć statystyki. Wystarczy tą kartę ulepszyć dwa razy, żeby zmniejszyć jej koszt do 0 i możemy tych kart grać w brud. No mimo wszystko, ja raczej nie będę grał na dobieranie kart, więc Channel Song mi się bardziej podoba. Kolejny Demon Fiend? To nie jest głupi pomysł. Czy nie wolałbym tego Demon Fiend'a ulepszyć, a później go zduplikować? Czy mogę zobaczyć mapę? O kurde, pierwszy raz widzę taką mapę. Unstable Vortex, Merchant of Magic, okej. Czyli szukamy tak, Merchant of Steel, to jest ulepszanie jednostek. A później szukam Hellvent, duplikuję kartę. Czyli tu mógłbym zduplikować mojego jeszcze Demon Fiend'a kolejnego. Kolejna możliwość dobrania kolejnej dobrej karty, jak dla mnie biorę. Albo tego Huskermita ze sweepem. Wszystkie jednostki by słabe zbijał, też byłby niezły do zagrania.
i by się mieścił bez problemu na jednym piętrze z moim ziomkiem. Może wiecie co, nie będę brał Demon Fiend'a, wezmę ciebie, bo bijesz wszystkich tutaj na piętrze i tak jak mówiłem, zbije ona po prostu. Raczej wszystkie słabe jednostki bez problemu. Ulepszymy też tą kartę oczywiście, żeby więcej biła. Czy tu chcę ulepszać jakieś spele? No mam całkiem fajne spele do ulepszania, te na regenerację, jakby one nam nie znikały, to by było genialnie. Poza tym odrzucenie Train Stewardów to też jest coś, co mnie interesuje, ja tu mogę to zrobić za darmo, ale kurde, no artefakt? Nie no, wydaje mi się, że chyba pierwszy raz w ogóle ominę artefakt, bo odrzucenie dwóch kart jest mega dużo warte. Ja bym odrzucił oczywiście dwóch Train Stewardów, bo są straszni i mi tylko zaśmiecają nie dość, że talię, to jeszcze pociąg. Nie ma co się niestety uzdrawiać. I Merchant of Magic, co tutaj mamy? Spell dostaje double stacka i kosztuje plus 1. Szczerze mówiąc, na Wildwood Sapie to jest jak najbardziej ok. Regen 10, no to teraz nie odnawiamy niestety kart. Plus 20 Magic Power i Consuma. To jest bardzo dobre na i torczu, i na Wencie. Ja bym wolał cię pozbyć z Wenta, szczerze mówiąc. I zmniejszymy koszt jakiejś innej karty. I będzie to... Niech będzie Hidden Passage, żebyśmy to mogli zagrać naraz z tym Demon Fiendem, jeżeli akurat on się trafi. On kosztuje 4, mamy 4 energii. Jakby się to trafiło na ręce, też byśmy mogli od razu zagrać te karty. Odrzuciłbym jeszcze jedną kartę, mam pieniądze. No i kolejnego tego Train Stewarda bym odrzucił, one są beznadziejne. Kolejne ulepszenie jednostki, co tam nam daje? Sweep! O, fajnie! Czyli bijesz wszystkich na piętrze. O, to niepotrzebnie tobie dawałem ten. Niepotrzebnie brałem tą jednostkę ze sweepem. To ona jest mało przydatna w takim wypadku. No i teraz dodajesz nie dość, że wszystkim jednostkom na piętrze to, że biją jako pierwsze, ale jeszcze przy atakowaniu nakładasz ruta na przeciwników, że oni nie przechodzą piętro wyżej. Nie no, to jest genialne, no. Multistrike 1? Nie no, przy rucie dajcie spokój. Jednostki z nami zostają, póki nie umrą. To jest przegenialne. Dobrze, idziemy dalej. Ale fajny jest ten champion. Na początku walki przeciwnicy pojawiają się na każdym piętrze. Szczerze mówiąc, jakoś mnie to nie interesuje. Raczej sobie damy radę. Jak się trafi jeszcze ta jednostka, co bije za 5 na sweepie, no niestety się nie trafiła. Ja na pewno biorę wszystkich tutaj na piętrze... A nie wiem, czy środkowym, czy na górnym. Na górne też mógłbym tak naprawdę ich przerzucać. Więc może i na górne? No chyba ta. No i co? Zaczynamy po prostu rzucać tutaj inne jednostki. 3 energii dostałem. Regen na razie na nikogo się nie opłaca. Regen to gram tylko na tamtych innych. Resolve plus 3 do ataku, co przejście na wyższe piętro. Ale jakoś to mnie nie interesuje też, bo bez problemu ich powinniśmy zabić. No mimo wszystko, tarczę sobie gram. Tak mówiłem, regen zostawiam na później. Oni wszyscy tu padają na strzała. Ale fajny jest ten champion. Oho, ciebie bym się chciał pozbyć. I bardzo fajnie, że ulepszyłem ten Hidden Passage. Tylko czy teraz chciałbym Demon Fiend'a, czy to? I w ogóle ciebie powinienem grać przed nim. Ty powinieneś być jak najbardziej z tyłu. Jesteś świetną jednostką, bardzo ważną w tej talii. Kurde, nie wiem. Demon Fiend ma 50 obrażeń, 75 tego, ty masz 40. No nie no, Demon Fiend jest lepszy. Tylko jak zagram to i to, to jeszcze będę mógł zabić wentem tego duszka. A na tym duszku mi bardzo zależy. No, musimy zabić tego duszka. Za dużo po prostu pieniędzy on mi da. 75 golda, no to nie może mi przejść koło nosa. Oni cały czas resolve, ale bez problemu umrę na kolejnych piętrach, zanim w ogóle cokolwiek zrobią. Channel Song, dobierze mi tego. Wielkoluda. Dwie jednostki są możliwe do dobrania. Train Stewarda mi może też dobrać. Nie, to nie wolę nie ryzykować, bo Train Steward jest straszny do dobrania. Awakened Hollow, już mogę tobie tutaj grać. I tak cię wrzucimy na sam koniec, więc i tak się przydasz. Czy tu coś robię dalej? Mógłbym ciebie ulepszyć, bo jesteś bardzo słaby. Mógłbym zagrać Husk Hermita, tylko nie za bardzo jest gdzie. I tak raczej go nie wrzucę wyżej, więc pozbędę się go stali i tyle. No nic, tutaj nie gram. Czekam na kolejną tą kartę do przerzucenia wyżej. Rzeczywiście bardzo by się przydało ulepszenie jej, a raczej... Nie, rzeczywiście o tym nie pomyślałem. Jakbym na tej karcie miał holdover, to by było całkiem fajnie. Co turę mógłbym kogoś przerzucać wyżej? No!
Dobra, węd się konsumuje i szczerze mówiąc ja to zrobię nawet za zero energii. Ciebie z chęcią ulepszę, a raczej uleczę i zadam tobie obrażenia. Pierwsza regen już zacznę grać. Zwiększę tobie obrażenia. No i węta, tak jak mówiłem, zagram. Kończymy tę turę. Naprawdę idzie świetnie, mam tak mocne jednostki. Zawsze gram na jakieś komba, na jakieś tam mocne karty, a teraz pierwszy raz gram po prostu na mega mocne jednostki. No ile ich tu jest, oni się tu zaraz mieścić nie będą, to jest niesamowite. Dzięki bardzo za to info, że może się zmieścić 7 jednostek na piętrze, naprawdę bym tego nie wiedział. Ciebie leczę, regen zakładam na drugiego, bo teraz się obaj będziecie ulepszali co turę. Train Stewarda gramy, żeby się go pozbyć. To jeszcze może Channel Song się trafi w kolejnym, w kolejnej turze, byłoby bardzo fajnie. No i teraz jakie ja mam piętro mocarne w ogóle. Tylko że ty niestety musisz przejść dalej. Demon Finda gram, no niestety Channel Song się nie trafił. Ale w kolejnej turze, czy będę mógł cię wrzucić? No nie wiadomo, szczerze mówiąc. Nie gram ciebie, bo Channel Song cię dobierze w kolejnej turze. O, to może tak lepiej będzie. I może jeszcze się ten Hidden Passage trafi, żebym go mógł przerzucić. Byłoby super. Dobra, gram jakieś tam karty na ulepszenia i tyle, żeby ci na samej górze byli jak najmocniejsi. Ciebie powoli biję, kończymy turę. Niech tam oni sobie popadają. O nie, ty dodajesz mi dwie karty. O, ale słabo. I nawet Channel Song, znaczy tego nie ma, tego czegoś tam. Że mogę kartę wrzucić w piętro wyżej. Ale sam ten Demon Fiend jest tak mocny, on ich tutaj, nie wiem czy nie skopi za... Nie, no on sam ich zabije! 70-95 on sam zabija takiego bossa, ale jajca. To szczerze mówiąc się nie spodziewałem. O nie, 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 nie zagrałem tego, ale głupi jestem. Nie mogę teraz tego zagrać, 5 obrażeń dostanie Pyre. No to niepotrzebne obrażenia otrzymane. Ale to jest chore, żeby... Jeden Demon Fiend sam z siebie był w stanie zabić takiego bossa. Dobra, co tu dostaliśmy? O jest! Odnów ten, jednostki na max HP, ale tu jest jeszcze ważniejsza karta. Zrzuć kartę, zrzuć jednostkę piętro niżej i odnów jej 10 HP. No to ja teraz mam dwie możliwości, i na górze i na dole. Nałóż Rage 4 i Armor 5. No Rage u nas fajnie by działał, ale to nie jest ta karta, na której mi zależy, szczerze mówiąc. Rage 4 to jest zwiększenie obrażeń o 8. Z naszym czempionem, który zwiększa działanie Rage'a, to jest zwiększenie obrażeń o 20. I to tylko na jedną turę, potem 18 i tak dalej. To nie jest nic jakiegoś specjalnego. Ale to jest super. Przenieś jednostkę na front, daje jej plus 10 armora. Dzięki temu moja jednostka, która daje quicka, nigdy nie będzie pierwsza. Super. Fajne karty, tylko trochę ich dużo jest. Trochę dużo tych kart, no paru bym się pozbył. Fajnie byłoby ulepszyć jakieś karty, ale wydaje mi się, że to jest moment na odrzucenie kolejnych dwóch beznadziejnych kart i ulepszenie niektórych speli. Na pewno to bym chciał, żeby kosztowało mniej. Na pewno bym chciał ulepszyć Wildwood Sapy i jakby się mówię, dało ulepszyć jeszcze tę kartę, jak to jest? To Hidden Passage, żeby po zagraniu wracało nam na górę talii, byłoby ekstra. Tylko dalej, czy jest ulepszenie jeszcze jednostek? Tu jest ulepszenie jednostek, przed końcowym bossem. Dobra, i to mi wystarczy. Kurde, ale tu jest jeszcze Unstable Vortex i możliwość zduplikowania karty. Chyba wolałbym zduplikować kartę jakąś. Jakąś jednostkę mocną, na przykład Demon Finda kozackiego. Dobra, to jednak... Idę w lewo, mam bardzo dużo pieniędzy, wykorzystajmy to. Multistrike? Quick. Akurat u nas Quick jest bez sensu. Na sweepie ciebie z chęcią ulepszę. I szczerze mówiąc ulepszanie na HP mnie nie interesują. Quick jest bez sensu. Jest multistrike, tak jest. No i multistrike na Demon Findzie, przecież on bije jakieś chore obrażenia w ogóle. Ale on jest teraz pakerny. Ulepszamy dalej ciebie, żebyś też więcej biła. Czy tam bił, czy biło. Pieniążki wydaję na odrzucenie ostatniego Train Stewarda, żeby on nie daj Boże się dobrał Channel Songiem i się ulepszył. Czy chcę jeszcze wydawać pieniądze? Raczej nie. Na kolejnym chyba przejściu będę mógł odrzucić tutaj dwie karty, skopiować Demon Finda i dostać jeszcze artefakt. No i bailando, to mi się podoba. Idziemy dalej. Nie, bossowie mają plus 6 obrażeń. Kurde, co mnie to tam obchodzi? Jakieś 6 obrażeń, jak ja biję pierwszy. O, stealtha mają. Uuu,
no to to jest trochę inne granie już. Ten stealth może boleć, rzeczywiście. No i nie wiem, co zrobić. Oni bardzo dużo biją teraz, tak to. On nawet nie będzie mógł ich zaatakować przez tego stealtha. Ja bym zagrał was po prostu na jednym piętrze, jak zawsze. Już mam dwie jednostki mocne na jednym piętrze. Demon Finda gram tutaj. On trochę obrażeń dostanie, ale on potem leci na sam tył. Więc byleby się szybko trafiła ta karta na... zrzucenie go na sam tył i będzie dobrze. Root Seedy też mu daje, żeby on jak najwięcej bił, on bije dwukrotnie. Oni tracą stealtha, tutaj umierają jako pierwsi. No już nie ma takich mocnych jednostek, z czego się bardzo cieszę. Na pewno jednego Awoken Hollow tutaj gramy, bo też się trafi karta do zrzucania, on akurat zabije duszka, więc bardzo fajnie, ciebie nigdzie nie zmieszczę, nie ma najmniejszych szans. Wypadacie jako pierwsi, nic nie robicie, więc wypadałoby kogoś tutaj zabić. No i wypadałoby tak naprawdę regeny już jakieś na niego grać, żeby on się tam ulepszał. Powoli, ale się ulepszał. Cały czas zwiększamy obrażenia tobie, bo bijesz dwukrotnie. Mam nadzieję, że naprawdę szybko się trafi karta, która go zrzuci wyżej, bo on może niedługo umrzeć. Tej karty się pozbywam, bo nie chcę tych kart mieć na ręce po prostu. No i kończymy turę. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobra, jest jeden PSG, możemy wrzucić go wyżej. Jest Restoration Detonation też. Mało raczej przydatne. Więc ja ciebie wrzucę wyżej. I ciebie nie chcę jako pierwszego mieć. Jakbym ciebie rzucił niżej, to wtedy March of Shields byłoby ok. Ciebie wolałbym pierwszego mieć. Jesteś mniej przydatny jak moja jednostka, dająca quicka. Czy ty przeżyjesz ten atak od nich? Przeżyjesz, więc też ciebie tu wrzucimy. Ciebie trochę uleczę. Zwiększę ci znowu obrażenia. No i kończymy turę, jest bardzo fajnie. Ta jednostka jest raczej na stracenie. No tak jak myślałem. Jedna jednostka jest do przywołania, ciekawie. Jednostkę możemy jedną zrzucić niżej. Oczywiście robimy to z tobą. Tylko teraz jak przywołam jednostkę, kogo ja przywołam? Nawet już nie pamiętam, kto mi został. Kolejny Awakened Hollow, czyli znowu musiałbym trafić do Restoring Critics, żeby go zrzucić. Ale zaraz się talia przetasuje, więc szczerze mówiąc, czemu nie? 60-75, no... Tak mocarnych jednostek naprawdę nie miałem. A ty niestety nie przeżyjesz, bo on sobie zwiększa obrażenia, ale słabo, dobrze. Mówi się trudno. Mamy chwilę luzu. Na sam początek to ja oczywiście chcę tego Awakened Hollow, bo on ma strasznie dużo zdrowia. Lecimy tobie z regenem na ostro. No i to by było wszystko. Jest mega luźno. On ma jakiegoś multistrajka, weź ty człowieku. Mógłbym go rzucić wyżej. Śmiesznie. Nie no, oczywiście tego nie robimy. Zwiększamy obrażenia ziomkowi z multistrajkiem. Was z tyłu zabijam. I jeszcze może w kolejnej turze zrzucimy kolejnego Awakened Hollow. Oczywiście, że tak. Jakie ja tu mam piętro jakieś przerąbane. Ile ich tu jest? Dobra, ciebie ulepszam. Jeszcze bardziej cię ulepszam. No i bardzo fajne podejście. No dużo obrażeń to ten boss nie zada. Dwa razy uderzył, czyli łącznie 50 punktów obrażeń zadał. Cała reszta obrażeń to od naszych czempionów. Nałóż rutet 1 na jednostkę przeciwnika. Nic ciekawego. Dobierz plus 1 co turę. To jest bardzo fajne. To na samą górę mógłbym grać. On się zmieści ze wszystkimi. Zawsze. No, to jest fajna jednostka. Albo odnów max HP wszystkim jednostkom. Też nie głupie. Jak na przykład miałbym takiego Awakened Hollowa jednego na samym dole i bym nawet go nie musiał przerzucać. On by naprawdę niezłą rolę tam sobie spełniał. I raz na jakiś czas bym go leczył na maksa. On ma tyle zdrowia maksymalnego. No, daj ci spokój. On ma 115 HP. 115. Szybko mu to nie spadnie. Ale wydaje mi się, że to dobieranie kart chyba i tak będzie lepsze. No. No i znowu nic ciekawego. Rage 4, Armor 5. Tutaj poświęcenie infa, poświęcenie impa. Impów nie mamy, więc olać to w ogóle. Idziemy dalej.
No i tak jak mówiłem, kopiujemy sobie demona, demon Finda, no on z multistrajkiem, on jest przekozacki. A tu co zgarniamy za artefakt? Gdy przywołujesz swojego pierwszego impa w turze, dostaniesz energii, dobierz jeden. Słabo, bo nie mamy impów. Nałóż Dazed na przeciwników, gdy wchodzą do Pyre Roomu. Nasz Pyre ma minus 5 obrażeń. Dazed, czyli przeciwnicy, nie biją przez turę, jak wejdą do Pyre. No i spoko, szczerze mówiąc. Unstable Vortex, co odrzucamy? Torcze są beznadziejne. Te karty jeszcze jakoś spełniają swoją rolę, bo dobierałem kolejną kartę w kolejnej turze. I ten draw jest naprawdę przydatny. Torcza natomiast są karty beznadziejne, więc spełnia świetnie rolę torcza. Za każdym razem praktycznie, więc... W ogóle mi te karty nie są potrzebne. I tak jak mówiłem, czy może Channel Sanga drugiego skopiuje? Czy potrzebne mi jest więcej jednostek? Problem będę miał z wrzuceniem ich na jedno piętro, szczerze mówiąc. A z Channel Songiem... I tak to ulepszenie będę miał, ale no Demon Finton bije po 100 co turę. A to jest 20 więcej na turę. A 100 co turę to jest... dużo. To jest bardzo dużo. No nie wiem, nie wiem. No ja bym zaryzykował tego Demon Finda kolejnego. Kurde, jakie mocne mamy te jednostki, to jest chore. Alabaster Guardiany mają multistrajka, a Fel nakłada Rage'a na przeciwników. Czyli te statuły mają multistrajka i jeszcze Rage'a dostają. Będą biły. Oj, będą biły. Mam nadzieję, że tu nie wchodzą jednostki, które dają na przykład hejsta, że wiecie, jest... wejdzie boss, a za nim jednostka, która mu da hejsta i on przejdzie dwa piętra wyżej, omijając środkowe. Wtedy ja jestem w ogóle umieram, mam deskę. Ale tak raczej nie będzie. No i dobra, każde piętro już tutaj zajmujemy, bardzo fajnie. Jakieś obrażenia dostajesz, ale raczej nic strasznego. Ciebie tutaj leczymy i bijemy ziomka. Ciebie zbijam, no i jest na razie luźno. Ruta założyłem na statuę, co się nie rusza, bardzo się cieszę. Są demon findy, no z którymi nic nie mam do zrobienia niestety. Brakuje mi tu slota. A ty umierasz? Ale jajca, że on umiera. No nic no, cały czas mam inne dobre jednostki. Ale no nie fajnie, że się akurat tak trafiło. Kurde, no tyle dobrych kart do zagrania. Wszystko inne. Husk Hermit by mnie uratował. To by mnie uratowało. To by mnie uratowało, to by mnie uratowało, to by mnie uratowało. Bardzo dużo kart by mnie uratowało, i akurat się nie trafiło nic ciekawego. No nic. Ale zaraz, ty bijesz pierwszy, a to bije 28. No i elo. No i jednak jesteś uratowany. To mogę nawet na tobie Regen 5 zagrać. I nadal chyba zadam te obrażenia, tak? 6, 26 wtedy zadam. Tak, nadal cię uratuję, więc jest spoko. Dobra, przeżyjesz. Zapomniałem, że on bije jako pierwszy, a to jest bardzo ważne. Akurat ten bosik, co lata po prawej, cały czas lata na środek i nakładał rage'a wszystkim na środek, a... To nic fajnego. Trzy jednostki może nam dobrać. Jakie? Dwa razy Demon Finda i raz jeszcze... A, to coś. To by nie było, to coś. I cały czas mi się nie dobrała żadna karta do przerzucania na inne piętro, ale słabo. Kurde, no akurat totem, ale beznadzieja. Nie no, to tema oczywiście nie gram, ciebie tutaj wrzucam wyżej. Brut mi się nigdzie nie zmieści, ciebie gram tutaj. No i cóż ja mogę robić? Dodamy ci trochę obrażeń, żebyś w innych bił więcej. O, ty masz Incanta, to nie fajnie akurat. Ciebie też nigdzie nie zagram. Kurde, się zastanawiam, czy nie zwiększę sobie ilości slotów na piętrze o jeden po tym bosie. Mam dużo takich połączeń, 3 plus 3, czyli 6 by fajnie wychodziło. Naprawdę bardzo dużo takich połączeń mam. Dobra, czas wrzucić ciebie wyżej, bo już się nie trzymasz zbyt dobrze. Ciebie czas wrzucić piętro niżej, a ty się akurat dobrze trzymasz. No i co? Regen 10 ja bym nałożył na kogoś oczywiście tutaj z tylca, żebyście sobie zwiększali już statystyki. No i to by było tyle. Powinienem jeszcze... taką inną kartę zagrać, co mi dawała jeden energii i dobieranie większej ilości kart w kolejnej turze. Dobra, czas na Demon Finda. No niestety zagram tylko jednego. A szkoda. Tak samo nie mogę wrzucić na przód tutaj inne jednostki.
Jaką kartę dobiorę wcześniej? Czy przerzucenie wyżej, czy zrzucenie do dołu? Mam nadzieję, że przerzucenie wyżej. Zagrajmy go tutaj. I kończymy turę. Sam Demon Fiend, no mówię, on 100 punktów obrażeń zadaje. To jest mega kozacka jednostka. Jest niestety zrzucenie do dołu, ale przypał. Ciebie mógłbym zrzucić, i tak jesteś dosyć mocny, a i tak mi się wszystkie jednostki zmieszczą. Jest raz, dwa, trzy, cztery jednostki, czyli jeszcze mogę tutaj wrzucić naprawdę sporo. Dobra, coś gramy ciekawego? Nie wiem, tobie odnowię jeden zdrowie, albo komuś z tyłu, żebyście mieli lepsze te statystyki. Tobie zwiększam obrażenia. I kończymy turę. Luźno jest. W kolejnej turze powinienem już go wrzucić wyżej. Plus 9 kart dobieram, więc na pewno go wrzucimy wyżej. Jest jeden passage, tak jak mówiłem. No i co teraz? Znowu zrzucenie niżej. O, to ciebie mógłbym zrzucić, tak to. Dobra, mamy limit 7 jednostek. Czyli teraz jak kogoś zrzucę albo przerzucę, to on przechodzi to piętro. Mamy limit 7 jednostek, masakra w ogóle. Jak tu kogokolwiek trafiać, jak tych jednostek nie rozróżniam w ogóle. Regen powinienem zagrać, też głupi jestem. No ale nie, no to nie ma szans, żeby boss to w ogóle przeszedł, no dajcie spokój. Ale mogę tobie tutaj ładnie przysadzić Demon Fiendem. Ile on zada obrażeń? Jestem ciekawy aż. 300, jeden sam uderzy 3 razy, nieźle. No mówię, te Demon Fiendy to są spoko, nawet jak ich nie przerzucę nigdzie indziej. Mega mocarne jednostki. Ciebie uleczymy. Kogoś z was rzucimy naprzód? Może ciebie? O, przeżyje na luzaku. Jeszcze bardziej ulepsza Demon Fienda. Proszę bardzo. Pierwszy raz chyba miałem aż tak dużo jednostek na piętrze. Wiedziałem, że mogę wrzucać jednostki poza limit jakby wielkości pokoju, ale nie wiedziałem, że to w ten sposób działa. 25 armora, całkiem fajna karta, ale jakoś mi się bardzo nie przyda chyba. Znowu, to uleżenie jednostek na maksa. To nie, jest głupia karta, ja bym ją wziął. No i teraz co? Ja bym też chyba wziął plus jeden do slotów. Bo naprawdę, mamy ziomka, który zajmuje 4 sloty, wtedy możemy grać z nim razem na piętrze jednostki dwuslotowe. Mamy dwa Demon Fiendy, które razem na jednym piętrze mogą stać. Ten brud dwuslotowy, tak jak mówiłem, może być teraz z tym Awakened Hollow. Dużo to nam możliwości otwiera. I co ja miałem zrobić? Czy chciałem tutaj odrzucić karty? Chyba nie, chyba bym teraz spele jakieś ulepszył. Bo jednostek żadnych już ulepszyć nie mogę. Tego Deranged Bruta nie mógłbym ulepszyć, bo jest beznadziejnie słaby. Ale też nie za bardzo mam jakie spele ulepszać. Usuwając kartę chyba wyjdę lepiej na tym. No ja bym tak powiedział, że chyba usunąłbym tę kartę jakąś. Tu kolejne usuwanie kart. Kolejnego torcza bym wyrzucił beznadziejny i jednego Rootseeda. Albo jednego Venta. Jednego tego Venta z konsumem bym zostawił, tego Venta odrzucił, tego torcza odrzucił. Jak największa szansa na zdobycie tych kart wiecie, które przerzucają nam jednostki między piętrami. Podwojenie Channel Songa byłoby też świetne na kolejnym przejściu. No, przejdźmy tu. Kurde, no sam nie wiem. Nie, no nie mam kart do ulepszania. Nie mam speli do ulepszania, o. Dobra, odrzucamy dwie karty, tak jak mówiłem. Jeden torcz. I jeden vent. Nie mam teraz kart zadających obrażenia, ale to nie problem, bo moje jednostki biją pierwsze. Ulepszamy jednostki. Quick dla jakiejś jednostki. No bez sensu akurat ulepszenie. Niestety, bez sensu. Zwiększenie obrażeń z chęcią na ciebie. Plus 5 obrażeń, plus 10 zdrowia z chęcią na ciebie. Multistrike. No cóż, ty bijesz za 20, więc multistrike na tobie nie będzie taki zły. No i 25 do zdrowia. Nie opłaca się tak naprawdę chyba tego 25 do zdrowia. Wolę zostawić pieniądze na jakiś artefakt później. Ulepszmy jednostkę naszą. Co ty masz teraz tutaj? Strangler, czyli po prostu masz lepsze statystyki, więcej zdrowia zdecydowanie. 35-50. A tu masz multistrike'a, cały czas masz sweepa, cały czas masz quicka.
Ale masz jeszcze tego multistrike'a, czyli tutaj bijesz po prostu więcej, to masz więcej zdrowia. Chyba więcej zdrowia mi się bardziej podoba. Ważne, żeby on przetrwał te parę pierwszych tur. Ale też zabicie jednostek z tyłu. Nie, no, no mając 35 obrażeń, zabiję te jednostki z tyłu. A mówię, więcej zdrowia. Będzie teraz pakerny, nie umrze tak głupio. Idziemy tutaj do tych jeszcze jaskiń, bo o nich zapomniałem. Co to jest? Co to są za karty? Consume. Nałóż Fragile i Multistrike na przyjazną jednostkę. Fragile. Jeżeli ta jednostka straci zdrowie, umiera. Ale Multistrike jeszcze na nią nakładamy. A czemu to kosztuje 5? Strasznie, jakoś choro drogie. Nie powinno tyle kosztować. Jeszcze ma konsuma. Jest taka sama karta praktycznie u Umbry. To jest taki inny klan, tylko że ona kosztuje chyba 2. I tracimy energię tam w kolejnych turach, ale to i tak jest luźno. Wildwood Tom, quick nałóż na przeciwnika. No nie, no ten silence jest świetny. Nałóż silence na przeciwnika, czyli na bossa możemy założyć silence. A jest bardzo niefajny boss ostatni, więc ten silence się przyda. Ostatni boss ma właśnie zwiększanie obrażeń, gdy gramy karty albo spele na tym piętrze, na którym on się znajduje. Jak go wyciszę, to się niczym nie przejmuje. No tu świetna akurat się teraz karta trafiła. Jednostki przeciwnika wchodzą z armorem 20. 400 coinów, no lecimy! Ja wszystkie artefakty powykupuję na kolejnym piętrze. Spoko. Macie trochę zdrowia, ale to nadal jest wystarczające, żeby Wilden was pozabijał. Mi to bardzo pasuje. Oczywiście ciebie wrzucamy tutaj na środek. Ty nie będziesz jednostką, którą tam ruszam na boki. I co? Ja bym ciebie też zagrał tutaj z chęcią. Ciebie tutaj. I co? Regen gramy czy to? Chyba Restoration Detonation zagram, szczerze mówiąc. Z Regenem jeszcze zaczekam. O, ale to jest niefajna jednostka. Ona jak przeżyje, to nam nakłada tę kartę. Ale słabo. No cóż, Husk Hermita zagram na górze pewnie, żeby się pozbyć go. Wolałbym zagrać Demon Fiend'a, ale otrzymam 5 punktów obrażeń. Szczerze mówiąc, spoko. 5 punktów obrażeń to nie jest dużo. A będę mógł naprawdę dwie świetne jednostki już do góry albo do dołu zrzucić. Zdecydowanie bardziej wolę Demon Fiend'a zrzucić na dół jak jakiegoś Husk Hermita, który tam bije po 20 czy coś. To oczywiście zostaje z nami. Tu z chęcią ciebie wyleczę na maksa. Możesz stać na tym piętrze, a stać. Co tu więcej robimy? No szczerze mówiąc nie wiem. Na pewno tego się pozbywam. Tu żadnej karty grać nie mogę. Nie trafiła się znowu żadna karta do przerzucania między piętrami. Bardzo słabo. No nic tu nie zrobię. Mogę na tebie Regena założyć, żebyś tam zwiększał sobie statystyki i tyle. I tu jakiś piercing zagrać na, nie wiem, ciebie, bez różnicy. A na tobie powinienem zagrać, to bym się zabił. Nawet nie popatrzyłem. No, tu się nie zmieścisz, niestety. Kurde, ale te resolwy naprawdę są uprzykrzające bardzo. I znowu się nie trafiło, na samym dnie są obie karty do przerzucania, ale nie fart. Channelsong się jeszcze trafi, no ciekawe co tam zagramy. No to bym, tego się bym pozbył. O, możemy tego ziomusia zagrać. Ja bym ciebie zagrał tutaj na dole. I ten dół bym nawet mógł zastawić, tak, to jest świetny dół. To gramy. Regen 5 kolejny na tobie. Już się pozbędę tej karty. Tutaj wszystkich bym pouderzał fajnie i to jest wszystko, co ja tutaj chcę zrobić. Jedna jednostka zazwyczaj na środku zostaje, ale on bije po 8. Za moment kogoś przerzucę zamiast tego Bruta, no mówię, jest luźno. Na samym dnie się trafi Hidden Passage i Channel Song, o, śmiesznie. Dobra, na pewno wrzucamy kolejnego Demon Fiend'a piętro niżej. W ogóle bez dwóch zdań. Tego się pozbywam i tego Demon Fiend'a, który ma więcej HP, wrzucił naprzód, szczerze mówiąc. No i jest fajnie, kończymy turę. Jak oni jeszcze żyją, to ja nie wiem. Dwie tury zostały, mam chwilę luzu. Oczywiście wrzucamy siebie wyżej. Channel Song, kogo dobierze? Oak and Hollow kolejny. Czy ja chcę ciebie grać na dole czy na górze? No na dole raczej. Chociaż teraz jest szansa, że zdobędę tak naprawdę każdą kartę. A nie, tylko kartę, która może zrzucić jednostkę. To lepiej cię zagrać na górze, bo może cię jeszcze zrzucę niżej. Okej.
No i ciebie też gramy, żeby dobierać więcej kart. Ciebie leczymy, żeby zwiększyć ci statystyki. Silencem czekam, raczej na niczym tego nie zagram. Wątpię, żeby tutaj boss miał cokolwiek. Revenge! O, ciekawe, czy to mogę silencować. Tak jest, i on teraz nie zwiększa swoich obrażeń, ale to jest luźno w ogóle. Dajcie spokój. Ciebie rzucam piętro niżej. Leczę cię na maksa. Ale jest grubo. Tego się pozbywam, żeby nie stracić głupio zdrowia. Ciebie tu też rzucam. 640, oni sami zadają. To jest nienormalne, że oni tak dużo biją. Jakieś śmieszne dwie jednostki 640 biją. Przyspieszę to, bo to trochę się zejdzie. No i dobra. Tu już mogę zostawić na ultra. Proszę bardzo, jeszcze pancerzyk dostaniesz, a nawet ci regena dam, albo komuś z tyłu, żeby sobie zwiększył statystyki. No to nic nie muszę to robić, koniec tury, no na luzaku tu idzie, dajcie spokój. Myślałem, że go zabiję jeszcze zanim coś zrobi, ale raz uderzył. Raz, cały jeden raz zadał obrażenia. Co tu mamy ciekawego? No nic ciekawego tu nie mamy. Dobierz trzy karty w kolejnej turze. Czy w kolejnej turze chcę dobierać karty? No wolałbym w tej. Więc nie wiem, chyba nic ciekawego. A to jest 100 punktów obrażeń przyjaznym i przeciwnikom. Jednostkom przyjaznym przeciwnikom. O kurde, i to ma jeszcze piercing. To zabija prawie wszystko, ale no moje jednostki pozabija. No to dajcie spokój, ja nie chcę tego inferno grać. To jest spoko, jakbyśmy grali na przykład na górne piętro i wszystkich po drodze na dolnych piętrach z tym zabijali. Nic stąd nie biorę, idziemy dalej. Jak ja teraz miałem jechać? To już jest ostatni boss przed nami. Miałem tutaj kopiować chyba dobieranie kart, jeżeli dobrze pamiętam. Channel Song, by się przydał, no. Bo ulepszanie speli... Jakie ja mam spele do ulepszenia? Channel Songa mógłbym teoretycznie, Consuma mu usunąć. Te regeny mógłbym ulepszyć. To nie są głupie spele do ulepszania. Restoring Retreat byłby tańszy. Mógłbym go zagrać z Demon Fiendem w jednej turze. No nie wiem, szczerze mówiąc, czy kopiowanie Channel Songa jest aż tak dobre. Wydaje mi się, że jest całkiem niezłe. Poza tym nadal mam chyba jednostkę do ulepszenia, czy nie? Oj, chyba nie. Wildwood coś tam, coś tam. Jedynie tego ziomka mam do ulepszenia. Każda jednostka jest ulepszana na maksa. Dobra, skoro jednostki są ulepszone, to jest jeszcze więcej pieniążków. Pójdę lewą stroną. Zdrowia do Pyre i tak prawie nie ma do ulepszenia. Czy ja mam w ogóle dwie karty do wyrzucenia? Rucidy są średnie bardzo. Więc ja bym te rucidy wyrzucił. I zostaną mi prawie same jednostki. No, to nawet ciekawe. Dobra, jeden rucid leci. Drugi rucid leci. To jest karta, która mi dobiera kartę w kolejnej turze. A tutaj prawie nic nie robi. Co to jest dwa obrażeń? Może najpierw trinkety zobaczymy. Regen daje plus 1 HP więcej. Bardzo fajna rzecz. 50% szans na zmienienie kolejnością frontowej i tylnej jednostki przeciwników, gdy wchodzą do pociągu. Też fajnie. Może rzeczywiście jednak zobaczę najpierw to. Double stack. No na kolejnym regenie jak najbardziej. Magic power plus 10. Uleczenie mocniejsze byłoby całkiem fajne. Albo kolejny vent, ale nie, to jest trochę bez sensu. Hornbreaka z piercingiem, no to on teraz zabije większych przeciwników. O Jezu, ta karta jest beznadziejna, ten Engraft, jego powinien się pozbyć, jest żałosny. Zmniejszamy koszt jakiejś karty, zmniejszam to Restoring Retreat, bo jest zdecydowanie za drogie, nie mogę tego zagrać na raz z Demon Fiendem, drugi raz robię to samo. I mamy... Keepstone, karta po zagraniu jest... wraca się nam do ręki. Ale to jest ciekawe. To jedynie na tym mógłbym to zagrać. Na Hidden Passage. I musiałbym je grać jednostki na dole, mógłbym je wtedy wrzucać na górę. To nie jest takie głupie, abym to zrobił. Może być naprawdę ciekawe. No i plus 10 Magic Power. Na kolejny ten Hornbreak. On teraz będzie bił 25 i będzie przeszywał, więc będzie zabijał każdego przeciwnika tak naprawdę, który ma dużo pancerza, mało zdrowia. Tu bym wziął tego fungusa, żeby regen nam więcej odnawiał. No i zobaczymy, co się jeszcze trafi. Spele mają kolejny slot do ulepszenia, okej. Jednostki wchodzą z armorem 5, nic ciekawego. Spele kolejny slot do ulepszenia i też nic tam nie da, bo już żadnych ulepszeń w sklepie nie mamy, więc bardzo słabe te artefakty.
No cóż, mogę wziąć ten albo ten. Przeciwnicy mają Ruta, gdy wchodzą na piętro poniżej PR Roomem. Bez sensu, bo my Ruta i tak mamy. Wezmę to. Armor 5. Dużo mi to nie da, ale zawsze coś. A, i pozbyłbym się tej karty, tak jak mówiłem, która jest beznadziejna. Ten Engraft jest totalnie niepotrzebny do niczego. I to jest chyba najmocniejsza talia, jaką miałem jak na razie. Zobaczymy, żebym tam nie wygadał głupot, żebym może tutaj nie przegrał jeszcze. Zobaczymy. Żeby się dosyć szybko trafił Silence, ja mogę grać jednostki na każdym piętrze, bo bez Silence'a będzie naprawdę problem. Świetnie, już widzę, że tutaj Hidden Passage się sprawdzi świetnie, bo robimy tak i ja go wrzucam wyżej, tylko jeszcze mu daję regena od razu. Wrzucam go może jeszcze nawet go wyleczę. Wrzucam go wyżej. I ta karta nam wraca do ręki. Kolejną jednostkę, którą dostaniemy, od razu będę mógł wrzucić piętro wyżej. O to chodzi. O to chodzi. Silence, tylko mówię, czym prędzej Silence, żeby mu nie zwiększać obrażeń. No i Channel Song. Trzy jednostki, nieważne jakie. Mam nadzieję oczywiście, że Demon Fiend, ale cokolwiek się trafi, będzie super. Awoken Hollow kolejny. No wolałbym mimo wszystko Demon Fienda zagrać. Na pewno gramy tak? O nie, 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 nie. Nie gramy tak. Demon Fiend musi mi się tu zmieścić. Więc ja bym zagrał może ciebie, bo to jest jedno z najsłabszych jednostek moich. Ciebie, żeby mieć jednostkę do zrzucenia. Demon Fienda, którego wrzucę od razu już na górę. I ciebie, którego wrzucę na górę za jedną turę. No ale to jest genialne. Masakra. Tylko gdzie ten Silence, no? Muszę bossa silence'ować. Wrzucamy ciebie tutaj, kolego. Cały czas Silence'a nie ma, szkoda, szkoda. Czy Demon Fiend to przeżyje? Powinien przeżyć. Ja go w kolejnej turze wrzucam znowu. No i wszystko. Ty niestety umrzesz, ale ty i tak byłeś spisany na straty, więc co mnie to obchodzi? Jak się tu trafi gościu z hejstem i no nagle przejdzie piętro wyżej, to ja się pochlastam, nie? Dobra, jest Silence. Rzucamy na ciebie Silence'a. Czy czekam aż rzeczywiście będzie ostatnia fala, żeby nie daj Boże ktoś miał hejsta? A może zaczekam? Ciebie wrzucamy wyżej. Nie mam kogo wrzucić niżej, niestety. Nie wiem, co mogę zrobić. No nic nie mogę zrobić. Mogę wrzucić Hollowa na sam przód, bo on ma strasznie... O nie, to nie jest Hollow. Miał być Hollow. Ten, co ma 120 zdrowia, a nie ty. Ziomeczku. Dobra, innego Hollowa leczymy. Jak tu na nich trafić w ogóle? Nie da się. Dobra, trafiłem w tego, co chciałem. No i z tym Tomem czekam jeszcze, rzeczywiście. On ze mną cały czas stoi na ręce. Bez problemu mogę się tutaj zająć bossem, kiedy tylko będę chciał. Melee weakness i to boli, bo ty bijesz za 30 jako pierwszy. Rzeczywiście, o tym nie myślałem. No dobrze, ciebie wrzucamy wyżej, bo czemu nie? Czy jest jeszcze jakaś jednostka w ogóle do zagrania? Jest, ziomuś na droła, okej. Też cię możemy wrzucić. Wrzucam ciebie. Hornbreaka bym się pozbył, bo jest dosyć niepotrzebną mi kartą. Root Seedów nie gram, bo mu zwiększę obrażenia bardzo. Ventów się też pozbywam. Kończymy turę. Demon Fiend przeżyje, więc ja to się nie martwię w ogóle. No i nie trafił się niestety ziomuś do dobierania, ale mogę na to jednostkę przeciwnika wrzucić do góry. O, i cały czas mam tą kartę na ręce, no i ekstra. No i teraz już zamieniamy kolejnością. Dobrze, teraz zamieniam tego, co ma 121 HP. On jest mega tankiem, on może sobie teraz tutaj siedzieć. I nic się raczej nie stanie. Luźno, kończymy turę. Jakie oni robią hity, to jest niepoważne. Wrzucamy jeszcze ciebie. Ile jest teraz jednostek? 7 chyba będzie. Tak jest, no idealnie 7 jednostek. No jakiś tam piercing mogę zagrać. Albo zaczekam też z tym piercingiem właśnie.
No fajnie byłoby wszystkich wyleczyć tutaj. Dobra, nie będzie mi to potrzebne. Chociaż nie, no to jest zbyt ryzykowne. Wszystkich uleczymy na maksa. Jemu zbije jeszcze 220 zdrowia w tej turze. Kończymy turę. Masakra. No i ostatnia fala. Nie ma żadnego hejsta, więc żaden problem. Mogę cię od razu teraz silencować. No, wiem, że prawdopodobnie tak by nie było, ale wolałem po prostu nie ryzykować. Tobie damy jeszcze więcej pancerza. Halo, tobie damy więcej pancerza. Uleczymy was po raz miliardowy, bez sensu, chociaż może najpierw to zrobię. Restoration detonation. Uleczę was. To zagram na ciebie. Root Seedy na Demon Finda, który bije dwa razy. I to by było wszystko. Ale świetna talia. Jak on jakimś sprzętu przeżyje, to ja nie wiem, co bym zrobił. No, to jest niemożliwe. On nawet mi pierwszej jednostki nie zabije. I tego się właśnie spodziewałem tutaj po tej talii. Aż nawet mi jedna jednostka nie umrze. O to chodzi. No i super. Co tu w ogóle się dzieje? Masakra. Kończymy turę. Ile to tur zajmie? Może policzę. Raz zaatakował. Dwa. Chyba za 4-5 razy zaatakuje. Tak, 3, 4, 5 będzie pewnie. A może nawet i 6. 6 razy. O kurde. Nie, no to naprawdę jedna z najfajniejszych talii, jaką miałem. Bo rzeczywiście pierwszy raz zagrałem na dużą ilość jednostek. Mega mocne są te jednostki. A to przerzucanie na jedno piętro, no to sami widzicie, co to tak naprawdę robi. Jak mamy jeszcze jednostkę, która sprawia, że bijemy jako pierwsi, no to już w ogóle luzik arbuzik. No i co odblokujemy? Nowego czempiona odblokujemy. O, Covenant 5. Małe walki mają teraz dodatkowych przeciwników. Okej. Na złoto karty odblokowane. Awokenów mamy odblokowanych. Co to jest? Shard Channeler. Spajki na jednostkach sojuszniczych zadają dodatkowy plus 1 punkt obrażeń, co stack. Bardzo fajna rzecz. Pierwszy raz w każdej turze, gdy jakakolwiek jednostka przyjazna jest uleczona, dobierz jedną kartę. Może być przydatne. Ło, co tu jest? Ale śmieszne. Shattered Shell. Też bije we wszystkich, ale przy zabiciu kogoś zwiększa sobie obrażenia o 3. Fajnie wygląda. Pyre Grow. Konsumujemy sobie minus 2 karty w kolejnej turze, ale mamy plus 1 energii do końca walki. Bardzo fajna rzecz. Co turę oczywiście. Wrzucamy jednostkę do góry i nakładamy jej Dazed 2. No to na przeciwników raczej, już oczywiście, do zagrania. Imp Cycle. Na początku tury dodaj losowego impa do swojej dłoni. No jak gramy na impy, czemu nie? No i mamy tą Shartay Queen, to jest właśnie champion ten alternatywny, który podobno polega na graniu impów. Piąty Covenant już odblokowany, bardzo się cieszę. Rzeczywiście Awokenami najlepiej nam idzie, bardzo dużo kart odblokowane. Może Stygianów na piąty poziom odblokujemy, jeżeli zagram teraz nimi. Zobaczymy. Jak wygląda ta nowa postać? No jest, Shartail Queen. Jej startową kartą nie są torcze, a Queen's Implingi. Przy przywołaniu zadaje 10 punktów obrażeń frontowej jednostce przeciwnika. Całkiem sporo, ale jako imp, no nie wiem. No zobaczymy, musimy ostro na impy tam lecieć. Dobra, no jak na razie ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Trzymajcie się i cześć!